Ja chciałbym też jeszcze cię prosić, żebyś jeszcze raz to w sobie wszystko przemyślała. Jeśli mogę cię o to prosić. Proszę. Nie. Nie chcę, bo ja tego, Dawid, nie czuję. To, że ja to przemyślę, nie sprawi, że ja coś jeszcze poczuję. Naprawdę. No ale to co, nie chcesz niczego poczuć? Spójrz, dzisiaj będzie spotkanie rodziny, znajomych. Ale ja się tam będę źle czuła, Dawid. Dlaczego? Mam taki nastrój, jaki mam, jestem zbombardowana myślami i nie chcę w tym uczestniczyć. Dlatego po mamy jeszcze to, czas. Dawid, jest to ciężkie dla mnie psychicznie. Dla mnie też to nie jest łatwe. Ja jestem rozbity totalnie. Ja również, dlatego ja nie chcę w tym dalej uczestniczyć, bo po prostu mówię ci wprost, czuję, że nie będzie tego między nami. Wiesz, no też ciężko stwierdzić tylko po tych paru dniach, tak? Od zawsze tak miałaś, że po dwóch, trzech dniach kogoś zobaczyłaś, poznałaś, tak, to jest ten. A później widzisz. Chciałbym, żebyś została jeszcze ten wieczór. Chciałbym jeszcze raz przeprowadzić tę rozmowę. Może to się zmieni, no może nie, ale ja naprawdę i wtedy uszanuję twoją decyzję. Ja podjęłam decyzję. Okej. Okay. Że jakbyśmy mogli jechać do domu. Dobrze. Dziękuję. I nie chcę udawać, i nie chcę robić nic na siłę. Przepraszam, że cię zostawiam. Thank you.